dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami Craft Iza, czyli Izabela Dab. Bardzo mi miło gościć Was po raz kolejny na moim kanale. Dziś zapraszam Was na film z serii Art Journal. Nie odważyłam się póki co zrobić tego Art Journala, wpisu do Art Journala na żywo, w sensie na filmie. Także dziś pierwszy wpis z serii Journalowe Herstorie proponuję jako obejrzenie tego, co zrobiłam. Ale nim przejdziemy do tego, co zrobiłam, to najpierw opowiem Wam chwilę o tym, czego użyłam. Przede wszystkim użyłam dwóch kolorów mgiełek. Są to mgiełki od Distress, takie jak wiecie, jak nasze tusze. I to jest Snow Flurries and Holly Branch. Czyli taki po prostu zielony i niebieski. To są mgiełki metaliczne. One pozostawiają taki metaliczny, już pokazuję, taki metaliczny pobłysk na pracy. Fajnie to wygląda, fajnie się błyszczy. No i wiecie, jak pasuje kolorystycznie, no to git. Nagrywam film bezpośrednio telefonem, dlatego widać tutaj stopki od telefonu. Może się to uda troszkę zniwelować, ale jakoś niekoniecznie będę chciała to w ogóle niwelować. No dobra, to jest mój stary art journal. Ja już robiłam w nim przeróżne wpisy. Najczęściej takie, gdzie pracowałam w grupie Alchemy of Art. Okładkę pokazywałam kiedyś na kanale, chyba na Facebooku, na Craft Iza. Ona jest zrobiona, wiecie, z wycisków. Ten smok jest pomalowana na czarno, trochę pozłocona i na koniec wybielona, żeby był taki efekt, wiecie, taki efekt posrebrzania. Będziemy przygotowywać okładkę też do nowego art journala, który w zasadzie to już mi się kończy, ale wiecie, żurnali nigdy nie za wiele. No dobrze, to pójdźmy do samego wpisu. Żurnalowe herstorie poświęcone są kobietom, które w jakiś tam sposób, najczęściej spektakularne, zapisały się w historii, głównie, ja się skupię głównie na historii techniki. I pierwsza z nich, imię i nazwisko w opisie filmu. Pierwsza z nich jest uznawana za matkę Wi-Fi. Ja o tych herstoriach usłyszałam dawno, dawno temu na kanale na Spotify. Jest taki podcast, który nazywa się po prostu Herstorie. I tam Kasia Wężyk i Natalia... Sorry, ale nie pamiętam nazwiska, ale podlinkuję w opisie wszystko i także ten podcast jest też na YouTubie, więc podlinkuję też podcast. Tam dziewczyny opowiadają o fajnych kobietach, o ich historii. Nie tylko oczywiście o kobietach związanych z techniką, czy tam w ogóle z technikaliami, ale no, o fajnych kobietach, o których historia czasami zapomina, przypisując ich sukcesy facetom. No dobra, tyle tytułem przydługiego wstępu. Idziemy do samego art journala. W art journalu wykorzystałam, tak jak powiedziałam, dwa kolory mgiełek, ale też wycisk, nie wycisk, tylko pastę przepuszczoną przez maskę. I tutaj użyłam takiej maski od Craft Uli. Już Wam pokazuję, której. Właśnie tej. Tu nie ma chyba żadnego numeru, żebym mogła o jakimś numerze opowiedzieć. Ale postaram się coś tutaj wydedukować. Nie, jest tylko napisane Craft Ula. Karolina Bukowska. Nie ma żadnego numeru. Więc taką maskę przeciągnęłam sobie
pastą od Mintaja. To jest taka pasta strukturalna, ona jest taka jak masło, taka bardzo, bardzo delikatna, dlatego też te odbicia są takie dość delikatne. Mam nadzieję, że to wszystko tutaj dobrze widać, ale podniosę jeszcze. Więc najpierw położyłam maskę, pastę przez maskę, następnie psiknęłam piankami, tymi, nie piankami, tylko czym, mgiełkami i później wysuszyłam oczywiście wszystko. Przed mgiełkami pokryłam jeszcze kartkę białym gesso, bo mi się wydaje, że ten mój art journal nie jest w żaden sposób, wiecie, zabezpieczony, nie? Zaimpregnowany, więc na wszelki wypadek pomalowałam wszystko białym gesso i dopiero zaczęłam pracę z przyklejaniem różnych elementów. No i to są elementy wycięte z wykrojników. To są ten wykrojnik tych takich ala strzałek i tych mniejszych. To jest banerków. To jest wykrojnik kupiony na Temu. Ta kratka to jest też wykrojnik kupiony z Temu. Dodałam tutaj takie paski linijkowe z miarami. Ja je dostałam od Kasi Kędzierskiej, kiedy kupowałam kit do któryś rozdziałów, tylko do których to niestety nie wiem. I użyłam też kawałki takiego, wiecie, papieru wyrwanego po prostu z kolekcji, nie wiem której, ale od 13 Arts. Young coś tam. Też ją podlinkuję. No i oczywiście napisy, to są napisy od Craft O'Clock. One są tak wycięte, tak wiecie, zebrane, żeby tworzyły jakąś całość, czyli pomyśl, życzenie, zaskocz siebie, sięgaj wysoko. No takie, wiecie, no taki wpis trochę budujący. No i te banerki powycinane, klisze powycinane z wykrojników. Nie mam pojęcia, skąd jest ta klisza. I nie mam pojęcia, bo tutaj postemplowałam jeszcze stempelkami i udało mi się przystawić stempel na napis Wi-Fi. Te tutaj takie pęknięcia, to też jest stempel, który przyszedł razem z kitem do rozdziałów, a te takie napisy, które się zrobiły trochę tutaj za mocno przycisnęłam i jest taka mała plama, to są napisy od Alchemy of Art i to też był stempel z kitem. No i wiecie, panna też wycięta z wykrojnika, oczywiście wykrojnik z Temu. Tak wygląda moja propozycja pierwszego wpisu do Art Journala z serii Journalowe Herstorie. Tych wpisów mam nadzieję będzie więcej. Kolejne wycinanki mam już przygotowane i to też będzie pani związana z techniką i z informatyką. No, mój Art Journal jest, wiecie, wypełniony różnymi tutaj dziwnymi rzeczami. Tutaj był wpis z rozdziałów od Kasi, ale tutaj jest dużo wpisów mniej lub bardziej udanych. Ten jest chyba udany mocno. Bardzo mi się podoba. Ale wiecie, że Art Journal to nie jest moja bajka i czasami wychodzą takie gnioty, że po prostu tego to w ogóle nie ma co pokazywać. Tego też nie. Ale no, staram się bardzo i chciałabym, żeby coś z tego rozsądnego wychodziło. To jest oczywiście wpis robiony z Karoliną Bukowską, więc w miarę jest fajny. I ten też jest robiony z Karoliną, więc one są takie, wiecie, w miarę, nie? No ten jest mojej własnej produkcji. Z tymi żurnalowymi herstoriami. Mam nadzieję, że to się przyjmie. Może też ktoś się pokusi o wykonanie takiego wpisu do Art Journala. To nie muszą być oczywiście herstorie. Może być każdy inny wpis, jaki tam przychodzi Wam do głowy. Może być kobiecy, może być po prostu motywujący, a może być tylko taki, który sam mi czy same będziecie rozumieć. Bo głównie do tego służy Art Journal, czyli do zrobienia wpisów, które pomagają na głowę,
niekoniecznie muszą być w jakikolwiek sposób rozumiane przez innych. Najważniejsze, że wy rozumiecie, co on ma przedstawiać. Moje żurnalowe historie będą się pojawiać w każdy piątek, mam nadzieję. Postaram się kolejny wpis zrobić może na żywo, może pobawić się trochę akwarelami, ale na razie muszę zrobić kilka prób, żeby wiedzieć w ogóle, jak to, wiecie, jak te akwarele działają, bo to no, nie moja bajka jeszcze, że tak powiem. Nie robiłam nic z akwarelami, no ale kiedyś musi być ten pierwszy raz. Chciałabym też umieć kolorować stemple, czego nie umiem robić, więc no, te akwarele mogą się fajnie do tego sprawdzić. No dobra, to już nie przedłużam. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście. Zostawcie proszę po sobie jakiś znak, czy to serduszko, czy to kciuk, czy to komentarz, czy jakąkolwiek inną reakcję. Kciuk w górę oczywiście, nie? Czy to jakąkolwiek inną reakcję na ten filmik. Dajcie znać, czy robicie wpisy artjournalowe, czy Wam się to podoba, czy sprawia Wam radość i czy będziecie tworzyć razem ze mną. Do zobaczenia. Pa!